Dzień dobry Państwu. Bez uśmiechu witam uciekinierów i uciekinierki na cyfrową sit z dala od powagi świata realu i mainstreamu. Śmierć polskiego żołnierza, 21-letniego Mateusza Sitka spod Wyszkowa. Coś się kończy, proszę Państwa. Ściemnia się. Ściemnia się, kończy się. Właściwie już dawno się skończył dobry geopolityczny czas dla Polski. Żyjemy trochę w błogim świecie. Nie wiem, czy iluzji, nie wiem, czy bańki, ale w błogim świecie konsumpcji, w błogim świecie bez problemów. Przeżywamy czas i jesteśmy tym, czym Zachód był w latach 80.. XX wieku, czyli 40 lat temu, ale to już się powoli kończy, to już powoli dobiega końca. Śmierć polskiego żołnierza na granicy, atakowany, nie użył broni, został ciężko zraniony, niestety zmarł. Wcześniej, dwa miesiące wcześniej zatrzymani zostali inni żołnierze skuci w kajdanki za to, że tej broni się użyli, może nie tyle do obrony, co... co jako ostrzeżenie. Pogrzeb Mateusza Sitka w środę w miejscowości nad Narwią, niedaleko Wyszkowa i Półtuska, skąd żołnierz pochodził, młody gość, 21-letni. Proszę Państwa, no nie jest to już wojna hybrydowa, jeżeli są ofiary, czy też ofiary śmiertelne. Dlaczego zmarł, proszę Państwa? No myślałem, że takim słowem, kluczem będzie tu słowo presja. Presja, presja z wielu stron, proszę Państwa, wielopłaszczyznowa i wielostronna presja społeczna, co wy tam robicie na granicy? Presja ze strony wielu przedstawicieli elit, autorytetów moralnych, celebrytów również. Presja ze strony dowództwa. Nie używajcie, nie wiem, broni. Jeżeli to zrobicie, zostaniecie skuci w kajdanki, zostaniecie zatrzymani. Jak wcześniej ci żołnierze. Oczywiście presja ze strony Rosji i Białorusi, presja na człowieka, presja na dowódców i presja na cały system, i pewnie wiele rodzajów presji. I presja jest tu słowem kluczowym, ale ja bym powiedział, że tym słowem kluczowym i będę to często powtarzał w wielu komentarzach. Jest algorytm, proszę Państwa, jest rozregulowany. Algorytm, który sprawia, że po prostu dochodzi do absurdalnych sytuacji, i to nie są już sytuacje, które nie mają konsekwencji. To nie są sytuacje wirtualne, jeżeli algorytm jest rozregulowany. No to czasami, proszę państwa, to oznacza pewien koszt, a tym kosztem w tym wypadku jest śmierć 21-letniego Mateusza i to nie jest już wojna hybrydowa. Proszę państwa, i to chciałem podkreślić z całą mocą. To jest bardzo już poważna sytuacja. Może jest to wojna hybrydowa, ale no nie, nie jest to wojna hybrydowa jednak, bo w Przekraczamy tą cienką granicę, tak mi się uważa, tak, tak uważam. I ten algorytm nie do końca działa dobrze. On pokazuje to rozregulowanie pokazuje tą słabość, pokazuje tą nieadekwatność działań, procedur, pewnego typu wyobrażeń. Ja mogę sobie tutaj rozprawiać, proszę Państwa, do końca świata, wspieracie ten kanał i za to bardzo dziękuję, o nieprzystosowaniu polskich schematów myślowych do tej polityki globalnej. Ale tu mamy do czynienia z takim ewidentnym, jasnym przykładem. Jakie są tego konsekwencje, jeżeli mapy mentalne czy schematy myślowe rozmijają się z rzeczywistością? Bo to nie jest tak, że za to nie ma ceny, że to jest tylko kwestia jakiegoś ciekawego, ekstrawanckiego komentarza, który może się spodobać, tylko, tylko tego są konsekwencje i właśnie to zobaczyliśmy. Mnie ciekawi też kwestia, dlaczego... No, ta rosyjska propaganda mówi się tyle o tej wojnie hybrydowej, tutaj po prostu jakby milczy. Nie ma komentarzy, proszę Państwa, jakby cisza. To jest ciekawe. No i teraz, proszę Państwa, seria pytań, czy właściwie mocny komunikat, który chciałem wygłosić w pierwszych minutach tego komentarza. Kto odpowie za tą śmierć polskiego żołnierza na granicy? Nie kto za tym stoi, tylko kto za to odpowie. Bo ja sądzę, że no, cechą polskiej cywilizacji cyfrowej XXI wieku jest to, że jesteśmy imperium debat, odbędzie się wiele debat, wiele spotkań, a proszę Państwa, tak właściwie odpowiedzialność się My, no wszyscy oczywiście wyrażą współczucie, ale kto za to odpowiada, państwa zdaniem, i kto odpowie za zatrzymanie polskich żołnierzy na granicy? No, które potem doprowadza do takiej sytuacji, że żołnierze no, nie mogą zasadniczo reagować yy, no i, właśnie, no i i właśnie, często muszą za to zapłacić, yy, za te wątpliwości, yy, za te rozstrzygane na gorące dylematy, czy będę interweniował i zostanę skuty w kajdanki, czy nie będę interweniował i jakoś mi się uda. no Płacą śmiercią za to i tym, to jest pierwszy taki przypadek, aby nie było kolejnych. Kto odpowie za zakaz używania broni do samoobrony? Przez wojsko polskie. Dlaczego wprowadzono taki zakaz? I proszę Państwa, dzisiaj. W tym komentarzu o tym całym wydarzeniu, bo ono wykracza, nawet i wykracza poza Polskę, przecież to jest granica Unii Europejskiej, to jest granica NATO, to postaram się trochę bardziej Państwu wyjaśnić, czy przedstawić bardziej właśnie w perspektywie międzynarodowej. No i tak, proszę Państwa, różne są zwycięstwa, powiedziałbym. Różnie to ludzie oceniają. Te zwycięstwa warto walczyć i nigdy się nie poddawać, ale ja, za swoje zwycięstwo uznaje to, że Państwo wspieracie ten, ten kanał. I kiedy widzę to wsparcie, to naprawdę się cieszę. Cieszę się, widząc, że. Że mam Państwa zrozumienie, i sprawia mi to wielką radość. Sprawia mi wielką radość, i to postrzegam za swoje największe zwycięstwo, że lubię robić, że uśmiecham się na sam. Lubię robić to, co robię. To lubię komentować. I cieszę się zawsze, kiedy mogę to dla Państwa zrobić. I to jest wielka radość. Tego nikt mi i nam nie odbierze, więc bardzo państwo za to wsparcie. Dziękuję na Patronite na YouTube i po, no, poprzez tradycyjne przelewy i To jest układ Szacunku i ukłon podziękowania. Sprawia, proszę Państwa, brakuje kilkudziesięciu złotych, bo spadliśmy poniżej tego progu, ale daliście mi pewną niezależność i radość, za to Wam dziękuję. No i liczę, że przełamiemy jeszcze ten opór i że może dojdą na coś kolejni wspierające. Ale proszę Państwa, zanim to nastąpi, to jeszcze apeluję o certyfikat Człowieczeństwa 4.0. Ehm. Dzisiaj żywioł Ziemi. Jakiś komentarz dotyczący właśnie Ziemi, czy co przychodzi Państwu na myśl, kiedy myślicie o Ziemi? Bo mi, i teraz wyjątkowo odpowiem, chociaż nie chcę sugerować odpowiedzi, no ale jednak odpowiem, że jeżeli mówimy o Ziemi, no to mi kojarzy się to z Ziemią, która pogrzebała już wielu migrantów z różnych części świata, gdzieś tam na polskiej Ziemi, czy na tej granicy polsko-białoruskiej. Ludzie sobie żyli gdzieś tam w tych krajach globalnego południa i pewnie nie spodziewali się, że ich życie znajdzie kreę gdzieś właśnie tutaj na naszej wschodniej granicy. Myślę też o ziemi, która pogrzebała tego młodego żołnierza z podwyżkowa i która go przyjmie w środę, zdaje się, bo wtedy będzie pogrzeb właśnie między nad Narwią w jednej z miejscowości, jego rodzinnej miejscowości między Wyszkowem a Półtuskiem. No i teraz, proszę Państwa, kulisy śmierci Mateusza polskim służbom nie udało się do tej pory schwytać tego migranta odpowiedzialnego. Za dźgnięcie nożem, eee, właśnie jego na granicy polsko-białoruskiej. Śledczy dysponują podobno nagraniami z monitoringu i relacjami świadków, oraz co ciekawe, tym nożem. No, nie wiem, czy to, właśnie, czy to kiedyś, czy to nie będzie jakiś eksponat muzealny, proszę Państwa, za 50 lat, yy, bo mamy napór tych migrantów, który trwa. No właśnie, to zależy, kto napisze tę historię, ale napór, który trwa, i moim zdaniem, będzie trwał kilka dekad na Europę. I ten nóż jest takim symbolicznym prezentem. Proszę Państwa, mamy nowy symbol w historii Polski. To jest ten nóż, którym teraz dysponują służby, nóż, którym dokonano ataku. Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Zajmuję się tą sprawą na tej chwili nie planuje zmiany kwalifikacji czynu z usiłowania zabójstwa na zabójstwo, czyli jest to usiłowanie zabójstwa niestety skuteczne. 28 maja około 4:30 na polsko-białoruskiej granicy w okolicach Dubicz Cerkiewnych w województwie Podlaskim, właśnie żołnierz z pierwszej warszawskiej brygady pancernej został pchnięty nożem przez migranta znajdującego się po drugiej stronie zapory. Ranny został ugodzony w okolicach klatki piersiowej, czyli gdzieś tutaj po prostu tym nożem został trafiony. W stronę poszkodowanego i udzielających mu pomocy migranci rzucali gałęzie i kamienie. No ciekawe, to nie można było ich odstraszyć, prawda? Co tam przybiegają, coś inni żołnierze próbują pomóc temu rannemu no a rzucają w nich kamieniami, co oni się nie mogą obronić w żaden sposób, nie mogą rozgonić tego tłumu, no ja oczywiście rozumiem, że to są biedni ludzie, którzy gdzieś tam, którym obiecywano coś i znaleźli się pod tą granicą, ale no, ta sytuacja brzmi dla mnie absurdalnie. Nuz, nóż napastnika utknął w ciele żołnierza, do tej sytuacji tragicznej w skutkach doszło, gdy chciał przy pomocy tarczy ochronnej zablokować wyłom w Zaporze Wykonany nielegalnie przez migrantów, którzy chcieli się przedostać na terytorium może już nie tyle Polski, co w Unii Europejskiej, i wówczas z drugiej strony płotu sprawca po przełożeniu ręki przez płot ugodził go nożem, czyli w ogóle chyba nawet się nie widzieli. Yy, ugodził go nożem w okolicy klatki piersiowej. Tak opisuje tę sytuację prokurator, sprawę zabójstwa. Prowadzi Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Do tej pory czyn był kwalifikowany jako usiłowanie zabójstwa. Prawnicy wiedzą, że to jest artykuł 13, paragraf 1 Kodeksu Karnego. Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prokurator Piotskiwa, w rozmowie z mediami, oznajmił, że na ten moment nie przewiduje się właśnie zmiany kwalifikacji z czynu na zabójstwo. Zmianą zależniona jest od wyników sekcji zwłok. Przy czym sekcja zwłok to jedno, bo prawdopodobnie potrzebne będą do tego również inne. Badania, dopiero finalna opinia legalska z sekcji zwok będzie stanowiła podstawę wysnucia określonych podstaw do ewentualnej zmiany kwalifikacji czynu, czyli będziemy mieli do czynienia z usiłowaniem Zabójstwa, które szkodziło ciężkim uszkodzeniem ciała, które z kolei skutkowało śmiercią, czy też innej kwalifikacji. I teraz ten nóż, proszę państwa, który staje się tym symbolem, ten nóż przełożony przez tą, przez tą zaporę, który odebrał życie temu młodemu chłopakowi, zabezpieczony jest nóż w tej sprawie, tak jak cały inny materiał dowodowy, który w tej sprawie został zabezpieczony, przekazany do prokuratury okręgowej będzie na pewno analizowany pod kątem wykorzystania, czy podczas opinii, czy podczas badań dotyczących rekonstrukcji zdarzenia. Tyle, proszę Państwa, prokurator skiba. Oprócz tego jest zapis monitoringu i przysłuchano świadków. No i teraz, proszę Państwa, jeżeli zobaczymy na to, co się dzieje, na ten atak, w sumie w Polska jest tylko fragmentem większego obrazu, pamiętajmy o tym, bo to jest atak, który idzie, znaczy atak. Hm. To jest, prawda, wędrówka ludów, która już się rozpoczęła z globalnego południa w stronę bogatej, sytej Europy, głównie od południa przez morze, ale ta granica polsko-białoruska to jest fragment tego, i tutaj statystyki Straży Granicznej wskazują na wzrost liczby prób nielegalnego przekraczania granicy z Białorusi do Polski. Od początku maja było ich już 7,5 tysiąca, podczas gdy w kwietniu było 3,4 3 3 tysiąca. Od początku roku było już 17 tysięcy takich Prób, a polskiej granicy broni 6 tysięcy żołnierzy i 2 tysiące funkcjonariuszy Straży Granicznej i kilkuset policjantów, przekazał w środę wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczak. E, Tomczyk, przepraszam. Po ataku na żołnierza premier Tusk zapowiedział utworzenie dodatkowej strefy buforowej przy granicy z Białorusią. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych pracuje nad końcową wersją rozporządzenia dotyczące tej kwestii. Teraz, teraz pracuje to, co wcześniej nie wiedzieli? Przecież to już trwa... Kilkanaście, no, bardzo długi czas. E, firmy już nawet powstały na ten temat. E, Podlaski Urząd Wojewódzki z kolei poinformował, że będą, odbędą się spotkania konsultacyjne dotyczące projektu tego rozporządzenia, które właśnie teraz powstaje, po, już niestety po śmierci polskiego żołnierza, a nie wcześniej. I kluczowe pytania. Proszę Państwa, teraz zadam kilka kluczowych pytań, potem przytoczę wypowiedzi polityków, chociaż no, oni zawsze gdzieś tam. No właśnie, to jest pytanie, czy politycy w ogóle będą w stanie rozwiązać ten problem, bo mam wrażenie, że no, w tym systemie to już chyba chodzi o to, żeby rozgrywać te emocje, żeby je kanalizować, najpierw, żeby je wywoływać, potem, żeby je um, um, uspokajać. No ale generalnie, chyba nie zarządzania emocjami potrzebujemy tylko, już Państwa, w tej rzeczywistości, która jest, tak mam wrażenie, jeżeli rzeczywiście Polska ma się utrzymać jako taki taka e, bańka gdzieś tam dobrobytu w świecie wielkich geopolitycznych wyzwań, jeżeli ma się utrzymać jako taka bańka i być tym, czym Europa była w latach 80. XX wieku i Polska ma być nim teraz, no to moim zdaniem to już nie tylko musi być zarządzanie emocjami. To jest oczywiście fajne, ale w czasach, wydaje mi się, stabilności i pokoju. W takich czasach to raczej. Raczej myślę, że tu potrzeba po prostu skutecznego algorytmu i skutecznego rządu. Ale to tylko taki krótki komentarz przed kluczowymi pytaniami, proszę Państwa, a potem wypowiedziami polityków, wypowiedziami wojskowych, którzy się na tym znają, i komentatorów. Jakie to są kluczowe pytania, moim zdaniem, proszę Państwa? Milczenie Frontexu, znaczy tak, no, milczenie Frontexu. No, co prawda, Frontex niewiele może pomóc i myśmy sami wcześniej jeszcze zarządów PIS yy, nie chcieli. Mówiliśmy, że sami sobie z tym będziemy radzić, no ale to jest też atak na Unię Europejską, to jest też atak na NATO. Co z grupą wyższej Czy widzieliście Państwo jakieś głosy wsparcia spoza granicy? I teraz ja nie widziałem zbyt dużo, ale może jeżeli Państwo widzieliście, to prześlijcie linki. I to mówię, nie chodzi o jakieś oznaki solidarności wśród przedstawicieli opinii publicznej, tylko czy jakieś instytucje, czy jakieś państwa, czy jakieś konkretne podmioty zareagowały na to wielką tragedię, która się wydarzyła na polskiej granicy. Bo widzę milczenie Frontexu i nie widzę zbytnio tych głosów wsparcia. I ja to rozumiem, proszę Państwa, żeby nie było, że narzekam. Każdy tutaj trochę musi liczyć na siebie. Wielkie problemy mają Włosi, problemy też mają Hiszpanie, Grecy. Tam też dochodzi do tragicznych wydarzeń i czy my reagujemy na każde tego typu wydarzenie? No chyba nie, nawet nie do końca wiemy. Coś tam gdzieś tam przebija nam się, coś widzimy, jakieś ujęcia, właśnie czy jakieś krótkie materiały filmowe. Jak się to poważnie nad tym zastanowimy, coś tam odnajdujemy w naszej pamięci, no, ale już tego jest tak dużo i ta presja ze strony właśnie globalnego południa, ze strony tych migrantów jest tak duża, że nikt nie robi z tego z każdego tego tak tragicznego wydarzenia no, wielkiej sprawy w Polsce, więc być może trzeba tu zrozumieć inne kraje również, bo każdy jest zajęty, proszę państwa, no, swoimi sprawami. Także Amerykanie przecież mają ogromny napór migrantów od strony Meksyku to się nie dzieje tylko, nie tylko w Europie. No, ale to jest wydaje mi się, pierwsze pytanie i tutaj troszkę pęka ta nasza bańka. No niestety znowu muszę wystąpić w roli kogoś, kto będzie do tych pęknięć doprowadzał. Niektórzy z Państwa powiedzą, że, że w złej woli, ale wydaje mi się, że troszkę pęka ta nasza bańka e, 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 mentalna. E, bo ta odpowiedź na to pytanie pokazuje, że chyba nie do końca to jest tak, jak myśmy sobie to wyobrażali i wyobrażamy. Czy śmierć polskiego żołnierza to pierwszy taki przypadek, proszę Państwa? Może były już takie przypadki? Nie wiem, tu spekuluję, naprawdę nie mam na ten temat wiedzy, ale może już były takie przypadki, może jest coś o czymś nie wiemy i co to się już wydarzyło. Nie wiem, że zginęli tam ludzie w jakichś wypadkach na poligonach, na ćwiczeniach, a może oni zginęli, bo jakieś też ręce wystawały przez tą, przez tą granicę, może to próbowano. W jakiś sposób, no nie oceniam tego, no była to jakaś, to już po prostu próbowano to ukrywać w jakiś sposób i nie oceniam tego, czy, bo, bo może uznano no właśnie, no, że z powodów jakichś taktycznych, nie mówię, że politycznych, czy, czy w bieżącej gry politycznej, chociaż może też tak było, ale może uznano, że lepiej nie wzbudzać paniki, to ukryć, ale to się i tak nie udało. No pytanie, czy tak było, czy to jest pierwsze tego typu wydarzenie, to jest tutaj pytaniem otwartym, jestem ciekaw też Państwa odpowiedzi. Jakiej klasy żołnierze bronią polskiej granicy? No jak bardzo są wyszkoleni, proszę Państwa, no, to też jest ważne pytanie, bo ich trzeba tak na dobrą sprawę wspomóc, trzeba ich wyszkolić. To jest bardzo trudna praca, no a my... Wystawiamy naprawdę młodych chłopaków. Nie sądzę, żeby właśnie ten 21-letni chłopak był po prostu tutaj doświadczonym czy przeszkolonym żołnierzem, takim, który sobie radzi w takich sytuacjach, proszę państwa. Bo to co innego jest, nie wiem, no, gdzieś tam w Polsce ochraniać nieruchomości, a co innego znaleźć się w takim miejscu, gdzie to się może tak skończyć to już proszę, można powiedzieć, że jest drugi przykład nie chciałbym tego zestawiać, ale mieliśmy innego żołnierza Emila, no, który, którego historia zakończyła się też tragicznie dużo gorzej, nawet powiedziałbym, bo się skończyła no, gdzieś tam przejechaniem na stronę białoruską w ogóle no i, i tam się jego życie zakończyło pamiętamy to i nie wracajmy do tego i też nie łączmy tych dwóch spraw, ale no, mam wrażenie, że wysyłanie młodych chłopaków no coś tu nie działa chyba, tak, coś tu nie działa może trzeba wysłać tych żołnierzy bardziej doświadczonych wtedy trzeba może im więcej zapłacić może trzeba ich lepiej wyszkolić, także proszę Państwa, no ludzie w wieku 21 lat są także życiowo bardzo jeszcze no znamy to, tak, większość z nas tutaj widzów tego kanału ma więcej niż 21 lat, to jednak pewne rzeczy trzeba przeżyć, pewne warianty trzeba przetrenować i tego, no moim zdaniem, coś tu nie gra, jeżeli tak młodzi ludzie są tam wysyłani do tak odpowiedzialnych zadań, no to wydaje mi się, że to trzeba wysłać tych żołnierzy już bardziej doświadczonych i więcej im zapłacić, i też stworzyć atmosferę jakąś. No nie wiem, no Państwa, no ten hejt, który się wylewa, to jest jakieś nieporozumienie. No ja lubię się pozastanawiać, czy sobie pospekulować, ale jak mówił Konfucjusz, no słowa muszą odpowiadać słowom, no muszą, słowa muszą odpowiadać ich prawdziwym znaczeniem, no granica to jest granica, tego nie wolno przekraczać. Żołnierz, który tego broni, jest żołnierzem, no wykonuje rozkazy. Co my robimy? Wywierając presję na tych ludzi i teraz niektórzy jeszcze gdzieś tam żałują tego, teraz już jeszcze może pojadą na pogrzeb, Eee, tego tragicznie zmarłego żołnierza, i będą tam wylewać krokodyle łzy. No ludzie, po prostu przywróćmy właściwym pojęciom przywróćmy słowom ich właściwe znaczenie. Eee, no, właśnie, to trzecie pytanie, proszę Państwa. Kto jest wysyłany na tą granicę? Po czwarte i czwarte pytanie, a będzie ich sześć. Czy mamy jakiś sposób tą wojnę hybrydową? Bo ja widzę, że to są jakieś narracje w mediach społecznościowych, to są jakieś narracje w mediach. Czy my to traktujemy poważnie? Czy, czy to jest, no nie wiem, bo też widzę, że jest wojna na Ukrainie i też wszyscy wszyscy. No. Gdzieś widzę w, w, w tej sferze publicznej jakieś emocjonalne wypowiedzi, ale czy my to traktujemy poważnie? Czy my coś robimy? Czy my coś planujemy? Czy to tylko gdzieś tam będziemy reagować i i też będą jakieś spiny, jakieś narracje, jakieś opowieści. Czy będziemy reagować, proszę Państwa, postpolityką na rzeczywistość niepospolityczną? Bo ja tu widzę starcie postpolityki z niepospolityką i to e, niestety się tak może kończyć. Dlaczego polscy żołnierze nie mogą użyć w samobronie broni? No. Tego nie rozumiem, przyznam szczerze, nie rozumiem tego. Potem taki żołnierz wychodzi i ma dylematy i boi się, ale proszę, Państwa, no ja mam 50 lat prawie, tak? już niedługo będę miał, e, no to że mogę pójść siedzieć, ale taki 21-letni chłopak e, boi się po prostu, bo myśli tak, no użyj tej broni, zostanie skuty w kajdanki, pójdzie siedzieć, no całe życie ma zmarnowane, ma w kartotekach, e, że siedział, e, no, proszę Państwa, naprawdę to są, to, są trudne, to są trudne trudne kwestie. Kto zabronił polskim żołnierzom używać jakiejkolwiek formy odstraszania poza gazem łzawiącym? E, e, no właśnie. No właśnie, proszę Państwa, to są pytania. E, nawet nie wiem, czy to nie są pytania retoryczne, trochę, no jak to w Polsce, wszystko się tam gdzieś pewnie rozejdzie po kościach, no ale szkoda, szkoda, tak bym powiedział, że szkoda. No i teraz przejdźmy no, z takiego kronikarskiego obowiązku, przytoczmy te wszystkie wypowiedzi polityków, wypowiedzi wojskowych, jedne mają większy sens, drugie mniejsze, no jedne są asekuracyjne, właściwie można by powiedzieć, że tylko starają się gdzieś tam właśnie w sposób reaktywny odpowiedzieć na tą sytuację, złagodzić te emocje, coś pokazać, zademonstrować, ale jest też kilka ciekawych rzeczy i prześledźmy to. A zacznijmy od wypowiedzi ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Żądamy, aby władze Białorusi ustaliły tożsamość tego mordercy. Wydało go polskim organom ścigania. To Radosław Sikorski, który wypowiedział się zaraz po tym, kiedy żołnierz został zaatakowany nożem, kiedy zmarł, bo został wcześniej zaatakowany, a zaraz po jego śmierci i jak poinformował chwilę później wręczono notę protestacyjną. To jest kompletnie nie do zaakceptowania, żeby kraj sąsiedzki tak się zachowywał w stosunku do swojego sąsiada. To już nie są pieszczoty, to jest twardy atak na Europę. Mówił Sikorski o atakach na infrastrukturę i cyberprzestrzeń w Europie ze strony Rosji i zapowiedział, że jeszcze zostaną dostanie przykład. Za nota protestacyjna, a obiecuję Państwu, że władze białoruskie poniosą za to konsekwencje. No nie wiem, czy, tą, czy tymi konsekwencjami będzie wręczenie, wręczenie tej noty protestacyjnej, ale no no właśnie, Państwa, no, ale co, nie mogą powiedzieć, że oni tego nie widzieli, że tam gdzieś ręka jakaś wystawała przez tą, przez tą zaporę, no i sorry, no dołożyliśmy wszelkich stanek, rozpoczęliśmy pracę, ale nie udało się, nie udało się ustalić tej e, tożsamości, to myślę, że pierwsza kwestia. Druga kwestia, to jest ciekawe, że to nie są pieszczoty, tylko twardy atak na Europę, no i jak był PiS, no to mówiliśmy, nie wtrącajcie się, my to sami załatwimy, no to teraz może nie wiem, no coś, jakieś tutaj działania międzynarodowe. W ogóle no uważam, że no, coś tu się musi wydarzyć, proszę Państwa. I także mówimy tu o Włochach Grekach i Hiszpanach, bo nie zapominajmy, że tam również e, zdarza się, że giną żołnierze. Chociaż z tego co widzę, Hiszpanie się w ogóle nie cackają. Tam, jeżeli przychodzi co do czego, to po prostu no nie ma tak jak w Polsce, jakichś właśnie filozoficznych debat, które toczą się w tym Imperium debat. No, ale to jest twarda tak na Europę to próba jakiegoś umiędzynarodowienia tej sprawy. Okej, okay, tylko że ja mam wrażenie, że jakoś ta Europa nie do końca jest w stanie wspólnie zareagować. A jeszcze bym się obawiał, że tutaj to tu już jest w ogóle budowanie jakiejś narracji w Polsce na użytek wewnętrzny polityczny, tak bym powiedział, bo już lubimy się sami tak postraszyć i, i tu już jest jakaś rozgrywka polityczna, ale no, generalnie tą część wypowiedzi oceniam dobrze, no i to białorus, białoruskie władze poniosą za to konsekwencje. No, białoruskie władze już mają ponosić konsekwencje za wiele innych czynów i jakoś nie widzę, żeby Polska miała sprawstwo i żeby coś była w stanie rzeczywiście zrobić poza wręczeniem jakichś tam Zakazów wjazdu, co i tak potem często jest omijane. No nie wiem, bardzo jestem ciekaw tu konkretów, po prostu co poza tą notą yy, dyplom protestacyjną, która została wręczona w czwartek i yy, białoruskim ośrodku ZDF, ma się wydarzyć. Yy, no i yy, Proszę Państwa, teraz jeszcze kwestia tych żołnierzy, którzy wcześniej trafili do aresztu. Tutaj dziennikarze Onetu wyciągnęli tą sprawę dopiero po kilku tygodniach. Proszę Państwa, no pytanie jest, co się działo przez kilka tygodni, że nikt o tej sprawie nie wiedział, że żołnierze, którzy oddali ostrzegawcze strzały, zostali zatrzymani i, i trafili do aresztu. No, To uważam, że jest. Naprawdę, tu zwracam się do dowodzących. Co Wy robicie? Przecież jeżeli. Zamykacie tych ludzi, czy oni trafiają do aresztu? No, naturalną konsekwencją tego potem jest to, co się wydarzyło. Tak, że jest 21-letni gość, który musi sobie, kurde, jeśli strzelę i coś rzeczywiście zrobię, to mam już całe życie zrąbane. No, mówiąc krótko, mam to wpisane w kartotekach. Jeszcze może pójdę siedzieć i mnie schejtuje cała elita polityczna Polski. Schejtują mnie aktorzy, rezyserzy, celebryci, żeby nie byłem wystarczająco humanitarny. No i gość. Po prostu dał się ugodzić tym nożem i, i zmarł. E, żandarmeria wojskowa nabrała wody w usta. Prokuratury, z prokuratury płyną różne tłumaczenia dotyczące tego wcześniejszego incydentu. Minister obrony też unika jakieś deklaracji, jakiejś wypowiedzi. I teraz pułkownik Piotr Lewandowski, który mówi tak: zawsze powtarzam na szkoleniu, pamiętajcie naciskając spust i strzelając do człowieka. Odbieracie mu wszystko. No tak państwa, no jeżeli tylko, no właśnie, to jednak czasami to jest po prostu impuls. Ale nie wiem, no proszę państwa, też już dobra, może niech się wypowie na ten temat Zmieniacie nie tylko jego życie, i jego rodziny, ale też swoje, bo z tą świadomością musicie dalej funkcjonować. Nie zmienia to faktu, że żołnierz ma, na granicy ma prawo do użycia broni, tylko musi to być świadome. Sposób załatwienia sprawy tych żołnierzy uważam za skandaliczny. Dlaczego? Bo to bardzo uderzyło w morale ludzi. W obecnej sytuacji nie wolno tego robić. To powiedział pułkownik Piotr Lewandowski. Który zna pewnie takie sytuacje, bo się w nich znajdował, więc wie o czym mówi. No i teraz wsadzenie tych ludzi do aresztu, no po prostu totalnie, jakby osłabiło morale tych żołnierzy. Może oni się nawet poczuli w pewien sposób zdradzeni, powiedziałbym. No i a jednocześnie codziennie muszą do tej pracy wychodzić i tej granicy strzec. No dobrze, proszę Państwa, teraz, teraz kolejne wypowiedzi. Kolejne wypowiedzi wojskowych. Sprawa zatrzymania trzech żołnierzy, którzy oddali strzało ostrzegawcze w kierunku migrantów nacierających na granicę polsko-białoruską, wywołała tą lawinę komentarzy i generał Roman Polko odniósł się w rozmowie z faktem. Mówi o ciągu błędów, które doprowadziły do tej sytuacji. Ubezwłasnowolniono naszych żołnierzy. Dobrze by było, gdyby Straż Graniczna zajęła się ochroną granic, a nie cenzurowaniem działań żołnierzy państwa. Ja rozumiem, że jesteśmy Imperium Debat, ja rozumiem politykę, ale faktycznie no, yy, yy, to chyba trochę idzie za daleko. I tutaj jest, mówi o tym właśnie generał Polko. To jest pierwsza rzecz, żeby zajęli się ochroną granic, a nie cenzurowaniem działań żołnierzy, Straż Graniczna. Po drugie, dobrze by było, aby im pomagali. A nie szukali na nich haków. To, to generał Polka. Jeżeli ci żołnierze nie pokazaliby determinacji i skutecznego działania, to pewnie ten incydent zamknąłby się w jednym miejscu, a uruchomiłby w drugim. Nie da się działać w taki sposób, że okazuje się bezradność i równocześnie można być skutecznym. No tak, proszę Państwa, to nie jest dyskusja, to nie jest debata. Hmm. No właśnie, to następuje po prostu chyba już jakoś przenoszenie tych zwyczajów, z tych debat do. Niestety, do instytucji, które, które no właśnie nie powinny się zajmować tymi debatami, mam wrażenie. No ale e, e, jak mówi generał Polko, w wojsku wrze i słusznie, bo po pierwsze, że on nie jest szkolony do tego, aby prowadzić działania bojowe, a nie działania policyjne. Tych ludzi rzucono na granicę ad hoc, nieodpowiednio wyszkolonych, bo nikt ich z praktyk policyjnych nie szkolił, nieodpowiednio wyposażonych, bo powinni mieć środki, którymi dysponuje policja, czyli armatki wodne. Pałki, tarcze kule gumowe wylicza generał Polko. No, chyba rzeczywiście, no, jakby coś takiego jakby byli w tym wyszkoleni i to posiadali, to to, no, to w ogóle byłaby inna rozmowa. W ogóle pytanie, czy, czy to powinni być żołnierze tak na dobrą sprawę? Na tej pierwszej linii, czy to nie powinny być jakieś nie powinniśmy stworzyć jakichś specjalnych sił, a to będzie kilkadziesiąt lat. Moim zdaniem, tego naporu. I to powinno spotkać się no, nie z jakimiś oświadczeniami w mediach społecznościowych, tylko. Z tego typu działaniami, no tak mi się wydaje. No. Jak mówi generał Polko, dla niego jest to sytuacja skandaliczna, że tych żołnierzy się zatrzymuje i traktuje jak bandytów, Nikogo nie zabili, bronili własnego życia i zdrowia, nie pozwolili bandzie, która atakuje naszą granicę, aby bezkarnie niszczyła umocnienia. Na co mieli czekać? Pyta generał, i tak jak patrzę na te niektóre słowa, no właśnie naszych. Elit, elit twórczych, gdzieś tam właśnie tych takich bardziej humanistycznych, że to jest straszne, że tam strzela się do, do tych ludzi z globalnego południa i proszę państwa, no naprawdę żal mi tych ludzi powiem szczerze, że zostali na tą granicę Polską przywiezieni. No ale. No, ale no to, no to, no to z, z czego chcecie, żeby ci żołnierze byli bez broni, albo żeby ta granica została po prostu sforsowana i, i żeby nie była granicą, żeby nie było tak, jak mówił Konfucjusz, że słowa odpowiadają słowom, że granica to jest granica i po prostu jej się broni i nie można tak sobie bezkarnie przekraczać. No tego chcecie? Żeby po prostu słowa i znaczenie słów nie odpowiadało ich właściwemu. Przeznaczeniu, ale wróćmy do generała Polko, bo ja tutaj tak wtrącam swoje wypowiedzi, proszę Państwa, w ten sposób może właśnie wykorzystuję tutaj autorytety. Tak jak pułkownik Radowski czy Roman Polko, bo gdzieś tam wplatam swoje komentarze, a więc pozwólmy im się wypowiadać. Były dowódca Grom, mówi też, że ci żołnierze zdecydowali, że nie pozwolą na siebie napaść, robić z siebie strachów nad Brówlę i odebrać sobie broni, gdyby nie zapobiegli tym wydarzeniom bezkarnego niszczeniu tego płotu właśnie. To w krótkim czasie byliby otoczeni przez tych ludzi z dzidami i nożami. Nie mogliby użyć długiej broni, która w sytuacji bezpośredniej bliskości jest trudna do użycia, a innego uzbrojenia jak na przykład pistoletu nie mieli. No właśnie, proszę państwa, to może jeszcze trzeba jakieś inne dać, no bo różne sytuacje mogą się zdarzyć. Może trzeba dać inne uzbrojenie i przeszkolić z użycia tej innej broni. Ja, dlaczego to się do tej pory nie stało? Ja tego nie jestem w stanie zrozumieć. A tutaj jeszcze do tego dopisała Straż Graniczna oczywiście żandarmeria wojskowa, która powinna być tam skierowana jako pierwsza, bo ich działania są najbardziej podobne do działań policyjnych. Ale jakoś nie widzę specjalnie oddziałów w żandarmerii wojskowej, powiedział generał Polko. A ONEC zacytował jednego z żołnierzy obserwatora wydarzeń i mówi: I ten żołnierz który mówi tak, ten obserwator. Wyszli z aresztu tylko dlatego, że w batalionie zrobiliśmy zrzutkę, żeby im prawnika załatwić, bo dowódca nie był zainteresowany w jakikolwiek sposób pomóc. Proszę Państwa, dobra, to już ja. Teraz ja się zaczynam już wstydzić, że ja zrobiłem zrzutkę na sprzęt i na upgrade'owanie cyfrowej siczy, skoro tutaj żołnierze robią zrzutki. Jak w pewien sposób konkurowałem o te środki, które Państwo jako społeczeństwo przeznaczacie, powyżej jakby ekstra, nie tylko ze swoich podatków, ale jeszcze dobrowolnie się obodatkowywie, i tu okazuje się, że. Tych żołnierzy zostawiono samych i ci dowódcy. Proszę Państwa, no jakie to jest przywództwo? Zostawić po prostu ludzi w, w więzieniu, i tu się koledzy i koleżanki zrzucają na zrzutkę, żeby prawnik ich wyciągnął z. Co się dzieje? W jakim, w, jak to w ogóle jest możliwe? Obowiązkiem przyożytych żołnierzy jest to, żeby zapewnić im ochronę prawną, mówi ten żołnierz obserwator i dodaje, że w tej sytuacji uważa, że ich działanie było właściwe. Było potraktowanie, było to potraktowanie ich jak bandytów przez żandarmerię. Nie było właściwe ich działanie, bo było to potraktowanie ich jak bandytów przez żandarmerię wojskową, która ma żołnierzy chronić, a nie szukać na nich haków. Po drugie, dowódcy, którzy ich tam wysłali na granicę, a potem, kiedy doszło do trudnej sytuacji, w żaden sposób się o nich nie zatroszczyli, złamali podstawową wojskową zasadę, że żołnierz ma wiele obowiązków, ale ma prawo być dobrze dowodzony. Tutaj zabrakło tego dowodzenia. To mówi generał Polka. Mam nadzieję, że i żandarmeria, która dokonała tego uwalczającego godności aresztowania, ci dowódcy będą za to ukarani. Ci generałowie, którzy dopuścili do tego, żeby w taki sposób traktowano ich żołnierzy, nie zadbali o właściwą opiekę. Praw. Mam nadzieję, że również pomysł są konsekwencje. Być może, by Państwa, no, ta wojna hybrydowa, którą my traktujemy jakąś chyba narrację postpolityczną, ale no, jeżeli ona się toczy, to teraz, proszę Państwa, nie wiem, no, w sympatycy Federacji Rosyjskiej, no to już właściwie milczą, bo to się dzieje, już zaczyna się dziać samo. Jeżeli społeczeństwo zacznie widzieć, że, że generowie, że dowództwo wypychają jakichś młodych chłopaków na granicę, niewyszkolonych, nieuzbrojonych i potem jeszcze hejtowanych i niebronionych, to, proszę Państwa, no, następuje, jak to mówi pod pułkownik Korowaj, często gościem. Na, zapuszczał się na cyfrową sieć, że następuje ta erozja. No, ktoś coś musi temu e, zapobiec. No i posłuchajmy jeszcze fachowców. E, Onet pisze, że ta sprawa nie jest jedynym przypadkiem, kiedy wobec żołnierzy, którzy oddali strzały ostrzegawcze, e, prowadzono e, postępowanie, ale jest to ukrywane przez dowództwo. To jest niszczenie. Żołnierzy. To jest nie do wybaczenia. Jak się niszczy morale żołnierzy, żołnierz jest wysyłany na misję bez odpowiednich narzędzi i wie, że nie może liczyć na swojego dowódcę. Oburza się generał Polko. Natomiast okazuje się, że najlepszych generałów to też już mamy w stanie spoczynku. Eee, za chwilę tak się okaże, bo chociażby no, generał Andrzejczak, głównodowodzący sił, który teraz też jest komentatorem e, internetowym, no to też troszkę wydaje mi się, że ten algorytm. W jakiś niepokojący sposób działa. No, Trochę mnie to niepokoi, przyznam szczerze. I generał Polko mówi jeszcze, że dodaje, że jesteśmy winni jako państwa wsparcia naszym żołnierzom, ale dalej jest tak, że żołnierz, jeśli w sytuacji skrajnej, kryzysowej podejmie decyzję o użyciu broni, to czyni to na własną odpowiedzialność i nie może liczyć na wsparcie państwa. Ubezwłasnowolniono żołnierzy. Zakazano im w praktyce używania broni, bo cokolwiek zrobią. Będzie źle, no, trudno się z tym nie zgodzić yy, i wymienia ciąg błędów w tej sprawie, brak ochrony prawnej, złe dowodzenie, wysyłanie ludzi bez odpowiedniego wyposażenia do zadań, do których nie są przygotowani. Yy. No i proszę Państwa, jak się dowiedziała wirtualna Polska, biegły z kolei sąd, ocenił, że zachowanie żołnierzy, którzy oddali strzało ostrzegawcze w kierunku napierających migrantów było niewłaściwe. Tak stwierdził biegły, według źródeł wirtualnej Polski w prokuratorze, żołnierze kontynuowali strzelanie do migrantów strzałami alarmowymi, nawet po tym jak migranci się wysuwali na stronę białoruską, w tym strzelali do nich przez płot. No i teraz, co mówią wojskowi Piotr Lewan, pułkownik Piotr Lewandowski, jeśli sytuacja wygląda dokładnie tak, została opisana, czyli mamy sforsowanie płotu, grupę młodych uzbrojonych niebezpieczne narzędzia mężczyzn napierających na żołnierzy, to żołnierze zareagowali prawidłowo, zachowali zimną krew, nikt nie zginął, nikt nie został ranny. Jak dodaje wojskowy ilość strzałów potwierdza, że początkowo nie reagowali, najpierw strzał ostrzegawczy w górę, potem strzał dla efektu, na przykład w ziemię. Wtedy jest ryzyko rykoszetu, ale działanie jest prawidłowe. Mówi. Pułkownik Lewandowski, pułkownik rezerwy. Po co żołnierze byli na granicy? Po to, żeby ich zatrzymać. Narzędziem żołnierza jest broń. To nie jest strażak z armatką wodną do rozganiania tłumu. Sposób przekroczenia granicy nie jest wykroczeniem, tylko przestępstwem. Dodaje wielokrotny uczestnik zagranicznych misji bojowych. Jeśli opis sytuacji jest ścisły i prawdziwy, to ci żołnierze zasługują na medal, a nie na wyprowadzenie w kajdankach, mówi pułkownik rezerwy Piotr Lewandowski. I tak samo generał Polko, który też mówi, że Należy się medal za zachowanie zimnej krwi. No proszę Państwa, teraz jeszcze byłoby już w ogóle ciekawie, jakby byli żołnierze, czy byli oficerowie, znaczy oficerowie w stanie spoczynku, generał Małogrowie w stanie spoczynku, pułkownicy w stanie spoczynku zaczynali mówić, że ci żołnierze jeszcze, że to wszystko ich wina, że to nie tak należało się zachować. No to byłoby już powiedzmy straszne i teraz pułkownik Lewandowski mówi, tacy żołnierze cały czas pełnią tam służbę. Nie dziwię się, że nie strzelają, kiedy są teraz atakowani. Głównym czynnikiem aktywności żołnierza jest morale, o jakim, o jakim morale mówimy w sytuacji, kiedy ludzie, którzy powinni dostać medal, są zakuwani w kajdanki. No źle zadziała, działa ten algorytm, proszę Państwa. No, niestety tak jest w wielu dziedzinach w Polsce, że po prostu jest na odwrót. No, ludzie, którzy powinni dostać medal, są zakuwani w kajdanki. To zgubiło no, też umówmy się, że pierwszą rzecz pospolitą, i to nawet chociażby w jakiś sposób potraktowano Chmielnickiego, jak państwo pamiętacie. No, jeżeli tak działa ten algorytm, no to, no to jest to niepokojąca sytuacja. Teraz jeszcze żyjemy w błogim świecie. Może już nie końca historii, bo w to nikt nie wierzy, ale gdzieś jesteśmy jakąś taką wyspą, jakimś zachodem lat 80. XX wieku, w świecie XXI wieku, ale algorytm no, działa nieprawidłowo. Incydentalny przypadek można przeżyć, ale to rozbija morale żołnierzy, morale jest poniżej dnia. Druga strona widzi, co się dzieje, ci agresorze kierowani przez rosyjskie czy białoruskie służby jeszcze bardziej nacierają, udowadniają, że polskie elitarne jednostki są bezużyteczne. Znaleźli piętę Achillesową, uderzają w nią bez skrupułów. My doprowadziliśmy do tej sytuacji przez brak procedur i odpowiedniego uposażenia żołnierzy. Dodaje generał Polko, a pułkownik Lewandowski mówi, to będzie rozgrywane w dwóch kierunkach. Po pierwsze, żeby sprowokować naszych żołnierzy, żeby ktoś zginął. Będą też działać w drugą stronę, żeby obniżyć morale. No to wydaje mi się, że tu już na nic nie trzeba. Mówić. Patrzcie na to, jak się traktuje żołnierzy na polskiej granicy. Trzeba też zachować ostrożność, żeby nie przesadzić w drugą stronę i żeby strzały nie padły w tłum. No czyli są trzy jakby elementy, tak? Eee, prowokowanie, obniżanie morali i prowokowanie do, do, do bezusad... naprawdę nieuzasadnionego użycia. Eee, żołnierz tak działa, jak jest wyszkolony, a jest wyszkolony do zabijania, a nagle ma działać na zasadach straży granicznej. Ma broń, której de facto nie może użyć, wyjaśnia generał Polko. No, proszę to też tak jest, że nie każdy w ogóle są zdolni do użycia tej broni tak psychicznie. To też tak się wszystkim wydaje, ale przychodzi co do czego i podobno e, zaledwie kilkanaście procent ludzi jest w stanie rzeczywiście tej broni, tej broni użyć, to, to, to chyba też jakieś muszą być testy psychologiczne, czy ludzie po prostu są w stanie. Ktoś to musi chyba umieć. No, chyba też są specjaliści, którzy potrafią to ocenić, a przynajmniej z dużą dozą prawdopodobieństwa. Kiedy naciera tłum, to pierwsze, co robi, rozbraja żołnierza. Jeżeli tobie odbiorą broń, z tej broni ktoś zginie, to ty masz odpowiedzialność prawną wybranie najlepsze rozwiązanie w tej sytuacji, kiedy nie zostali odpowiednio wyposażeni i wyszkoleni, podkreśla jeden z wojskowych. Dużym minusem jest to, że, nie, że my nie do końca wysyłamy ludzi dedykowanych do takich zadań. Potrzebne są szkolenia nie tylko żołnierzy, ale i dowódców. No dobra, proszę Państwa. Tutaj już zasadniczo chyba wszystko wiemy, jak na to, jak na to spoglądają wojskowi. No to teraz, jeżeli Państwo jeszcze jesteście ciekawi, to wypowiedzi polityków, to może być. Tu może być jeszcze ciekawiej. Andrzej Duda, prezydent Andrzej Duda, jest pokłócony z rządem i tu trwa spór. Kolejny spór, proszę Państwa, teraz o to, czy. Odwołać prokuratora Tomasza Janeczka. Dziś nie ma uzasadnienia dla odwołania prokuratora Tomasza Janeczka. Proszę nie szukać kozła i ofiarnego, powiedział Andrzej Duda w medium Po tym, jak Donald Tus zapowiedział, że podjął decyzję o odwołaniu prokuratora Janeczka. Na jakiej podstawie pan premier chce odwołać pana Janeczka? Pyta prezydent. Oczekuję wyjaśnień. I zaapelował Andrzej Duda o pozostawienie sprawy do poniedziałku, a zakończy się kampania do Europarlamentu. Zacz teraz Władysław Kośniak. Kamysz. Zatrzymanie żołnierzy oddających strzały alarmowe w kierunku atakujących migrantów jest nie do przyjęcia. Działania żandarmerii wojskowej wobec zatrzymanych zostaną bezwzględnie wyjaśnione. Żołnierze stojący na Straży Bezpieczeństwa Państwa muszą być pewni, że procedury prawne ich chronią. Będę stał zawsze po stronie honoru polskich żołnierzy. No ale co zrobiono do tej pory, bo w ogóle dlaczego do tego doszło? To jest tutaj moim zdaniem ciekawe pytanie. Napór migrantów na polską granicę jest coraz większy. Na przełomie marca i kwietnia przez ogrodzenie na polską stronę pod, przedostała się grupa 50 osób, młodych mężczyzn w wieku 20-30 lat. Po przekroczeniu granicy polscy żołnierze oddali kilka strzałów. Gdy to nie zadziałało, oddali strzały ostrzegawcze. W sumie 43 strzały rekorzetu uderzały w płot i wtedy migranci wycofali się, no to jest to wydarzenie sprzed dwóch miesięcy. A teraz Włodzimierz Czarzasty, on zabiera również głos w tej sprawie, namawiam wszystkich do dystansu, te sprawy trzeba wyjaśnić, a tam, gdzie jest potrzeba, by zmienić prawo, zrobić to, powiedział wicemarszałek Czarzasty, odnosząc się do incydentów na granicy. Jego zdaniem granie tym tematem, wykorzystywanie jakichkolwiek spraw związanych z kampanią wyborczą propagandową jest bez sensu, cała koalicja lewica i myślę, że wszyscy, również opozycja stoją twardo przy polskim żołnierzu, który z Kolin stoli na straży naszego bezpieczeństwa. No ale jeden już nie żyje. Jak się, jakie to były dyskusje przedtem? Teraz to wszyscy są, pewnie będą, może pojadą jeszcze na pogrzeb w środę i będą ronić krokodyle łzy. Przestrzegam, y, wodzimy jeszcze raz, przedbudowanie atmosfery sensacji na czyjejś śmierci, bądź na używaniu broni na granicy. Przestrzegam używaniu broni na granicy, no to jak mają jej bronić? Przestrzegam również dlatego, że na skutek wojny w, na Ukrainie myślę, że służby rosyjskie będą chciały dużo powiedzieć. No, powiedział, że słuchał czwartek wystąpienia MON i wierzę, że opanuje sytuację. My wierzymy Kosiniakowi, Kamyszowi, że szybko wszystkie te sprawy wyjaśnią oraz, że prokuratura i służby wojskowe zamkną wszystkie procedury i poinformują Polaków i Polki o tym, co się stało i czy musiało się tak stać. Wierzymy również to, że nigdy więcej się te sytuacje nie powtórzą. Czy to jest możliwe, nie wiem, ale wiem, że Kośniak Kamyś, wiem, że koalicja, którą również Lewica reprezentuje, zrobi wszystko, żeby wyeliminować takie sytuacje na przyszłość. No i teraz Jarosław Kaczyński, proszę Państwa, teraz wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego. Można powiedzieć, że kurtyna została zerwana i teraz widać, jak jest naprawdę. To jest ogromnie niebezpiecznie i dobrze się składa, że społeczeństwo ma szansę pokazania żółtej kartki, powiedział właśnie Jarosław Kaczyński podczas konferencji prasowej i odniósł się do głośnej sprawy zatrzymania polskich żołnierzy, tych, którzy dwa miesiące temu oddali strzały ostrzegawcze. Ten rząd to wstyd i hańba. Istota rzeczy polega na tym, że zmieniono narrację na Natomiast nie zmieniono polityki. No, to jest ciężki zarzut, że narracja, rzeczywiście ta retoryka jest taka, jaka była za czasów PiS. Natomiast, no, ten zarzut może być ciężki, że po prostu yy, to jest tylko czysto wirtualne. No, ale zobaczymy. Jak dodał, żołnierze robili to, co do nich należy, podkreślił, że niedopuszczalne jest takie zachowanie względem żołnierzy. Jeśli sprawy żołnierzy kończą się sprawami karnymi, to jest różnica między tym, co się deklaruje, a tym, co się faktycznie dzieje. Nie ma premiera, nie ma rządu. Mam ogromne zamieszanie, jeśli chodzi o decyzję. Moim zdaniem to nie jest przypadkowe. No, nie wiem, kto za to wszystko, która tym wszystkim stoi. No, ale tyle, ale tyle prezes PiS, a teraz. Zwie... Andrzej Duda. Teraz Andrzej Duda, który mówi strzały na granicy miały miejsce dwa miesiące temu. Dlaczego nie było na ten temat żadnej informacji? Teraz proszę, Państwa, no teraz zapnijcie pasy i usiądźcie wygodnie w fotelach. Dlaczego ja jako Zwierzchnik sił zbrojnych ani BBN nie byliśmy o tym poinformowani? Czyli, czyli prezydent o tym nie wiedział. Czyli zwierzchnik sił zbrojnych w ogóle. Uznano, że nie, nie powinien być o tym poinformowany. Czy była jakaś próba ukrycia sytuacji, czy zamiecenia pod dywan? Jest to ogromnie bulwersujące. Nie można tolerować czegoś takiego. No dobra, no i co teraz zrobi prezydent? Nie mamy pańskiego płaszcza, i co pan nam zrobi? E, jakieś rzeczy się dzieją i zwierzchnik sił zbrojnych w ogóle o tym nie wie, i się do tego przyznaje dwa miesiące później że w ogóle o tej całej sprawie nie wiedział. Z tego, co dzisiaj wiemy, żołnierze zostali zatrzymani przez wandarmerię wojskową zakłóci w kajdanki, było to bardzo ostre za, zatrzymanie, to jest bulwersujące, bo to są dzisiaj obrońcy granic RP. Ci żołnierze pełnią w, w służbę niejednokrotnie w bardzo trudnych warunkach i nieprawdopodobnie wyczerpujących psychicznie. Takie potraktowanie tych żołnierzy, którzy bronią naszych granic jest sprawą, która absolutnie musi stać wyjaśniona, dlaczego zastosowano tak daleko idące metody. Ale to ja właśnie przed chwilą powiedziałem to samo, tylko, że ja jestem komentatorem. Eee, Państwa, a Andrzej Duda nie jest komentatorem, jest wierzchnikiem Sił Zbrojnych, to on musi to zrobić. Eee, no, jest prezydentem, został wybrany. No, ja również się cieszę, o wiele mniejszym wsparciem, ale bardzo wielu z Państwa regularnie ogląda ten kanał, wspieracie go, bardzo za to dziękuję, jestem, jestem komentatorem, więc to są słowa komentatora, to są słowa jakiegoś uczestnika debaty, w jednej z wielu debat, które toczą się w Imperium Debat, jakim staje się Polska, no ale od polityków chyba nie oczekujemy tego, że oni będą brali udział w debatach, tylko, a już od zawierzchnika sił sprojnych, że on będzie, nie będzie wyrażał opinii, tylko że będzie no, coś robił. No, ja rozumiem, że jest trudna sytuacja prezydenta, bo on ma małe uprawnienia, odcinają go od wiedzy, nie mówią mu wszystkiego, ale niepokoi mnie. To. To są różne kwestie, mówi dalej Andrzej Duda. To, co się stało na granicy i sposób, w jaki ci żołnierze zostali zatrzymani, wydarzenie na granicy miało miejsce, najprawdopodobniej jest tak, że ci żołnierze otworzyli ogień i miały miejsce wystrzały. Jak w każdym przypadku, kiedy jest taka sytuacja, występuje w czasie pokoju, sprawa powinna zostać wyjaśniona. Jeśli zastosowanie takich środków przymusu było nieuzasadnione, muszą zostać wyciągnięte absolutnie zdecydowane konsekwencje. No, to tak jakby mam wrażenie, że już nie tylko prezydent a nie został poinformowany, ale nie przeczytał tych wszystkich opinii. Ktoś mu chyba nie zrobił tam e, dobrego takiego researchu, no jak powiem już, w języku modern polish czy w tym współczesnym polskim, bo on się jakby tutaj jeszcze zastanawia, e, jak to było i że może jednak ukarać tych żołnierzy. E, no, kiedy chyba tutaj wydaje mi się, że jeżeli przejrzymy te wszystkie informacje, te z onetu, które on, do których ONET dotarł no to tu chyba sprawa jest jasna, wydaje mi się. No i teraz Kosiniak, Władysław Kosiniak-Kamysz, szef MON i wicepremier. Uważam, że to była nadgorliwość, wyjaśnił to komisja powołana w żandarmerii wojskowej. To jeśli chodzi o zatrzymanie tych żołnierzy, którzy właśnie oddawali strzało ostrzegawcze. Po wypowiedzi ministra w sieci pojawiło się wiele komentarzy ze wszystkich stron sceny politycznej. Teraz każdy żołnierz i funkcjonariusz będzie się kilkukrotnie zastanawiał, czy może podjąć adekwatną decyzję kąśliwie zauważył były szef Mon Mariusz Błaszczak. Przekaz poszedł do mediów, winni są żołnierze. Ciekawe, co powiedzą Polacy na ten wyrok Donalda Tuska, czy teraz krwawa prokuratura Bodnara. No, oskarży ludzi broniących polskiej granicy hańba, stwierdził premier Morawiecki. A minister Bodnar nie miał jakiejkolwiek wiedzy na temat postępowania w stosunku do żołnierzy. Wymaganie, wyjaśnienia wymaga zachowanie zastępcy prokuratury generalnej do spraw wojskowych, prokuratora Janeczka. Dlatego o tej sprawie nie poinformował przełożonego, jak zrealizował swoje uprawnienia. twierdzi wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. Poseł PiS, były wicewice spraw zagranicznych Marcin Przydacz z kolei e, pisze, że gdyby nie, w, napisał, że gdyby nie wcześniejsze informacje medialne, nadal ukrywaliby przed opinią publiczną, to, że broniący naszej granicy żołnierze wojska polskiego zostali skuci kajdankami i potraktowani jak bandyci przez swoje własne państwo. Miejmy nadzieję, że nie ukrywają, jaki jest realny stan zdrowia żołnierza zaatakowanego nożem na granicy, poszkodowany przebywana szaserów. No już wiemy, jak to się skończyło, że skończyło się tragicznie. Pan Jacek Ozdoba, pytając w zasadzie, przerywając konferencję prasową jako kamysza nie mógł dać nam lepszego dowodu, że polskie wojsko jest dziś w kompetentnych, a przede wszystkim spokojnych i zrównoważonych rękach. Nie wiem, czy to samo można powiedzieć o pytającym, to napisał z kolei senator PSL Jan Filip Libicki. Strasznie mi się nie podoba to, co robią politycy z każdej opcji na fali naszego. Z Marcinem wyrywałem tekstu o zatrzymaniu polskich żołnierzy. To nie jest kampania wyborcza. Tu chodzi o bezpieczeństwo naszego kraju. Wojsku trzeba zrobić porządek. Po ośmiu latach jego psucia napisała dziennikarka Onetu Edyta Rzemła, która jest współautorką tego tekstu razem z Marcinem Wyrwałem, no doświadczonym korespondentem wojennym, przecież wiele czasu spędził na Ukrainie. E, I no tak, proszę państwa, no cały czas jakaś właśnie tutaj, tutaj gra. E, no ja nie wiem, bo no mam wrażenie, że tu już chyba nie chodzi o. No właśnie, nie widzę tutaj jakiegoś pomysłu, jak rozwiązać tą sprawę, tylko szukanie raczej widnego. No to jest raczej chyba, proszę Państwa, jakaś debata, no, w której wszyscy teraz będziemy, nie wiem, przyznawali punkty, że jesteśmy za tymi, albo za tamtymi, ale chyba mam wrażenie, że niestety, proszę Państwa, zaczynam mieć wrażenie, że to że to nie za bardzo pomoże, że to nie tędy droga, no, ale no ale zobaczymy. I teraz szef BBN-u Jacek Siewiera na temat aresztowania żołnierzy ze świętym oburzeniem bo już niemal każdy od kibica po męża stanu. Ale gdy od roku już drugi raz wnoszony był krytycznie ważny dla bezpieczeństwa narodowego, a więc, jak pisze minister Siewiera, nudny i trudny projekt ustawy pozwalający żołnierzom wykonywać naszą pracę, to parzył w rączki, napisał właśnie Jacek Siewiera, Siewiera szef BBN-u, odnosząc się do tekstu. ONET, w którym właśnie ujawniono, że żandarmeria wojskowa zatrzymała trzech żołnierzy, którzy użyli broni wobec. Tej migrantów. W środę pierwsze czytanie i szansa, by znów prowadzić rules of engagement, czyli wojsko zamiast oburzenia polityków bezwzględnie potrzebuje prawa użycia broni etatowej, podstawy prawnej operacji wojskowej, też przy granicy i poniżej, prog i poniżej progu wojny, systemu dowodzenia bez patologii i niedoróbek dla dobra Rzeczpospolitej. Proszę, aby opinia publiczna nie pozwoliła takim sytuacjom się po poniżej powtórzyć, napisał szef bezpieczeństwa, Biura Bezpieczeństwa Narodowego. No to jest jakiś konkret, no próba. Przeforsowania. Jak rozumiem, to jest rozporządzenie, czy. Ee, jaki to jest akt prawny? E, projekt ustawy, projekt ustawy. No to jeszcze trochę będzie to trwało procedowanie, no ale sądzę, że teraz to już chyba przejdzie. Jacek Siewiera powiedział również w rozmowie z dziennikarzami, że niestety musiało dojść do patologii. Do takiej patologii, żeby okazało się, że ustawa wnoszona przez wierzchnika sił zbrojnych ma fundamentalne znaczenie do bezpieczeństwa państwa. Dlatego apeluję, by procedowanie tej ustawy przeprowadzić z pełnym poparciem wszystkich sił politycznych. No ale teraz znowu może się okazać, że to za bardzo wzmocni obóz prezydencki. Dlaczego teraz ma przejść ustawa, którą proponuje pałac prezydencki? To, czy to że, że teraz on za bardzo to zyskuntuje politycznie, że wyjdzie na tego, który tutaj był przewidujący, wszystko widział. No to teraz. Może być jakaś inna ustawa, żeby tutaj nikt za bardzo, proszę Państwa, tego nie zdyskontował. No więc myślę, że mister się który w ten sposób mówi, no to może prowokuje tego typu zachowania polityczne, że, że teraz nie pozwolimy na to, żeby właśnie jakikolwiek ośrodek polityczny w Polsce kreował się tutaj na zbawce narodu. No i zobaczymy, jak, jaka. No, czy będzie jakaś gra polityczna wokół tego, czy w końcu jednak wszyscy machną ręką i, i to przeforsują. Mam nadzieję, że wreszcie wszyscy, nie czekając na przykre wydarzenia, zrozumieją, że są odpowiedzialni za jakość ludzi, z którymi współpracują. To z kolei premier Donald Tusk. Okazuje się, że wszyscy to, to przewidzieli, wszyscy to wiedzieli, że tak będzie w swoim oświadczeniu nie wskazał Donald Tusk ani na Adama Badnala, ani na wody Szef, z którymi rozmawiał wcześniej, ale wytnął swoim podwładnym brak determinacji w czyszczeniu kadr. Mam nadzieję, że wszyscy wyciągną prawidłowe wnioski, a jak nie to pożegnają się ze swoimi stanowiskami. Eee, no właśnie, proszę Państwa. Hmm. To tyle, to tyle, jeśli chodzi o wypowiedzi polityków. Jeszcze jest kilka ciekawych wątków. Minister takie wątki uzupełniające. Może chcecie Państwo jeszcze trochę się o tym dowiedzieć. Taki kontekst i wszystko to, co jakby wokół tej całej sprawy. Minister sprawiedliwości Adam Bodnar skierował w piątek wniosek o ekstradycję obywatela Iraku, Mohameda Kamiła Ali do zastępcy prokuratora Generalnego Republiki Armenii, e, przekazał Resort Sprawiedliwości w komunikacie. Mohamed Kam Ali został zatrzymany i tymczasowo aresztowany w Armenii. Ale dlaczego chcemy jego ekstradycji? Jest podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i przemyt co najmniej 1670 osób przez Polską Białoruską granicę podaję Ministerstwo Sprawiedliwości. W wyniku popełnionych przestępstw osiągnął korzyść majątkową w wyniku co najmniej miliona sześciuset tysięcy euro. No to, proszę Państwa, są tacy, co zarabiają na tym biznesie migranckim, jak się okazuje całkiem nieźle, bo miliard 600, przepraszam milion sześćset euro, no to całkiem sporo. No i zatrzymany w Armenii, zobaczymy, czy będzie odpowiadał. W Polsce o dużych zmianach o dużych zmian kadrowych może dojść w Ministerstwie Obrony Narodowej właśnie w związku z ostatnimi wydarzeniami na granicy. Powstaje lista osób do dymisji. Możliwe, że już dojdzie do nich w poniedziałek. Na liście mają się znaleźć nawet generałowie twierdzi radio Z, bo to dziennikarze tej stacji mieli uzyskać nieoficjalne informacje w tej sprawie. Eee, yy. No i znowu, proszę Państwa, że tylko odwoływanie ambasadorów, ale i prokuraturów, ale prokuratorów. Andrzej Duda się nie zgodził na odwołanie prokuratora Tomasza Janeczka, a pan prokurator Donald Tusk stwierdzi, że pan prokurator Janeczek został dokładnie 12 kwietnia pozbawiony swoich kompetencji wobec prokuratory wojskowej i zrobił to prokurator krajowy Dariusz Korneluk, powołany niezgodnie z przepisami. Tak z kolei twierdzi prezydent. Dowództwo Generalne Rodzaju Sił Zbrojnych przekazało w czwartek po południu tragicznie wieści, informujemy, że 6 czerwca w godzinach południowych Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie otoczony wsparciem rodzinnych żołnierzy zmarł ugodzony nożem żołnierz I Brygady Pancernej, czyli Mateusz Hitek, którego pogrzeb odbędzie się jak już przypominam w środę czyli zmarł w szpitalu e, otoczony rodziną e, jego życia niestety nie udało się uratować E, pisze e, Dowództwo Generalne Rodzaju Sił Zbrojnych w komunikacie. E, dodatkowa pomoc, zarówno psychologiczna, jak i organizacyjna, będzie kontynuowana w zależności od woli rodziny. Podkreślono. No, przede wszystkim, przede wszystkim e, kondolencje, proszę Państwa. E, a tymczasem Krystian Kamiński z, z Konfederacji podesłał zdjęcie, jakie nadesłał mu jeden z żołnierzy. Na fotografii widać, że napoje w magazynku zakrojone są specjalną taśmą. Dostaliśmy szokujące zdjęcie od żołnierzy na granic, Widok magazynków amunicji zakrojonych taśmą. To symbol państwa zdykty. Proszę Państwa, no już przestańmy wreszcie prowadzić. Niech już ktoś po prostu coś zrobi, ale wszyscy dyskutują o tym i stawiają diagnozy. Niech ktoś wreszcie coś zrobi. No. Jak dodaje polityk taśma, która miała zapobiegać zagubieniu u że coś naraża naszych obrońców na niebezpieczeństwo. Kamiński pisze, że żołnierze są zmuszeni do taśmy w trakcie akcji, co może prowadzić do zacięcia broni i stwarza realne zagrożenie dla ich życia. Sytuacja jest nie do przyjęcia, bo jak możemy wymagać że żołnierzy skutecznej obrony granic, nieodpowiednie warunki służby i brak wsparcia ze strony dowództwa obniżają morale. Głęboko wierzę w naszych żołnierzy. To z kolei Władysław Kosieniak-Kamysz podczas spotkania z mediami zapewnia, że pokłada swą wiarę także wojskowe, którzy popadli w kłopoty z prawem po oddaniu strzałów ostrzegawczych. Zapewniał, że żołnierze zostali zatrzymani, ale nigdy nie byli aresztowani. Z jego relacji wynikało także, że odpowiedni dowódca od razu po zderzeniu udał się na miejsce z prawnikiem i psychologiem. Dobra, proszę państwa, zostawmy już polityków, bo, bo to naprawdę chyba y, nie ma już sensu. No i do działań na granicy polsko białoruskiej Delegowano teraz 250 policjantów, głównie z oddziałów prewencji, ale także policjantów z tak zwanej drogówki, proszę państwa, przewodników z psami oraz oddziałów kontrterrorystycznych. Poinformowała rzeczniczka Komendy Głównej Policji, młodszy inspektor Katarzyna Nowak, i wysłano też almatki wodne, No, zresztą w sensie skończył się chyba sezon piłkarski, więc nie trzeba walczyć z kibicami, więc tam matki wodne można skierować na granicę. No problem tylko taki, co się zdarzy jesienią, jak znowu zaczną e, pojawiać się kibice na stadionach. E, no, liczę, że dysponujemy odpowiednimi zasobami, e, żeby. Bo, no, bo, a jeszcze, jak znam życie, to pewnie zaraz jeszcze kibice, może stworzą jakieś oddziały, które będą. Po prostu pilnować tych granic, bo ten, jeżeli algorytm jest rozregulowany, to różne rzeczy się dzieją nie tak, jak to sobie, proszę Państwa, wyobrażamy. Te oddziały zostały tam zadysponowane przede wszystkim do tego, żeby szkolić zarówno polskie wojsko, jak i strażników granicznych do działań w oddziałach zwartych. Jako policja mam tutaj olbrzymie doświadczenie. Szkolenia mają się odbyć na terenie oddziału prewencji Policji w Białymstoku. Rzeczniczka poinformowała, że z pierwszego dnia działań doszło do trzech incydentów. Pierwszy miał miejsce we wtorek, kiedy policjanci wsparli funkcjonariuszy Straży Granicznej podczas próby siłowego przekroczenia granicy. Użyto ręcznego miotacza gazu. Nikomu nic się nie stało, a próbę przekroczenia granicy udało się udaremnić. Kolejny atak Miał miejsce już o 5.30 rano podczas ataku zostały uszkodzone dwa Mercedesy sprintery olsztyjskiej policji. No ciekawe, co te mercedesy sprintery tam robiły na granicy i dlaczego zostały uszkodzone. skutek Zostały uszkodzone skutek obrzucania radiowozów kamieniami, uszkodzone zostały dachy i drzwi samochodów. Policjantom się nie stało. No mam nadzieję, że nie, nie spali w tym Mercedesie. Tam o 5.30 rano kiedy Właśnie ci migranci zaczęli rzucać w te Mercedesy kamieniami. W związku z dramatyczną sytuacją na granicy Białorusia o, i działaniami Ministerstwa Sprawiedliwości, prokuratora generalnego Adama Bodnara, których konsekwencje zwiększają zagrożenie bezpieczeństwa Polski, zwróciłem się do prezydenta RP, zwierzchnika Sił Zbrojnych, o Andrzeja Dudy, o spotkanie, to napisał broniący się Chyba prokurator Janeczek podkreślił, że jego zastępca, jako zastępca prokuratora generalnego do spraw wojskowych, jest zobowiązany do przedstawienia prezydentowi obecnej i prawdziwej sytuacji w prokuraturze krajowej i poinformowania go o paraliżu nadzoru nad postępowaniem prokuratorskim dotyczących polskich żołnierzy. No ale wcześniej już prezydenta przecież nie informowano, dopiero ONET już poinformował wszystkich, ONET jako medium, poinformował wszystkich, w tym pana prezydenta jako zwierzchnika sił, więc w czwartkowy poranek Janeczek wydał jeszcze oświadczenie które dotyczyło zatrzymania żołnierzy oddających strzały ostrzegawcze, a następnie zostało ono usunięte. Co ciekawe, w czwartek z kolei Adam Bodnar poinformował, że na piątek rano zaprosił na pilne spotkanie zastępcę prokuratora. Janeczka rozmowa dotyczy dzieła prokuratury w sprawie żołnierzy, którzy prowadzili interwencję. Donald Tusk wezwał na spotkanie w piątek z kolei wicepremiera Władysława Konisikajaka-Kamysza i minister sprawiedliwości Adama Bodnara. No, wszyscy dyskutują, wydają oświadczenia, no tylko właśnie Eee, mm, no właśnie, teraz nie wiadomo w ogóle, jak tutaj działał Tomasz Janeczek, bo rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław no, że zastępca prokuratora generalnego Tomasz Janeczek zdecydował 6 maja. 2024 objęciu zwierzchni nadzorem służbowym sprawy związanej z interwencją żołnierzy na granicy z Białorusią i to przeczyłoby wcześniejszym słowom Janeczka, który zapewniał, że nie był poinformowany o zajściach na granicy ani późniejszych krokach prasowych podjętych przez e, prokuratora. No, proszę Państwa, e, e, no jest, jest to ciężka sprawa, co tu dużo mówić. I teraz już kończąc powoli ten komentarz, coś może dla rozluźnienia, proszę Państwa. Przejdźmy może do tej, no jak, się, jak widać, Umiłowanej, ale też umęczonej, ale też nie zapominajmy, że uśmiechniętej e, ojczyzny. Więc to jest Polska 3U. E, I ciekawie to jest to, że na granicy dzieją się straszne rzeczy, jest duży chaos, prezydent o niczym nie wie albo dowiaduje się z onetu. E, prokurator twierdzi, że nie wiedział, niektórzy twierdzą, że wiedział. E, no, to już wszystko nie, nie przywróci życia. Temu żołnierzowi. Jesteśmy w świecie postpolityki, która zderza się z, z tymi twardymi realiami. I niestety czasami to niektórych kosztuje życie, tak jak Mateusz Sitka, którego pogrzeb odbędzie się w środę. Jeszcze raz kondolencje dla rodziny. A teraz może o tej trochę uśmiechniętej ojczyźnie, o tej enklawie, proszę Państwa, nie wiem, dobrobytu, uśmiechu, bez na przykład mecz prowesa piłki nożnej Polska-Ukraina i historyczna chwila, tak na dobrą sprawę, bo Polska staje się powoli tym, czym Zachód był jakieś 30-40 lat temu. Taras Robańczuk jest pierwszym migrantem z Ukrainy, który jako obywatel RP i reprezentant Polski strzela gola Ukrainie. Proszę Państwa, to jest wydarzenie no, w historycznej wagi. Powiedziałbym, dotychczas znaliśmy to trochę z innej strony, więc bramki strzelali nam migranci. Z Polski w innych barwach, przede wszystkim w barwach Niemiec, na przykład Lukas Podolski, Mirosław Kloze, który no, pochodzi z Opola, Lukas Podolski z, z Zabrza Gliwic, No to akurat Lukas Podolski nam bramki strzelał, chyba Mirosław Klozek, który jest no, super snajperem, taki bramki Polsce nigdy nie strzelił ale on przynajmniej podkreślał zawsze, że czuje się Niemcem, co prawda wychował się w Opolu, ale, ale czuje się Niemcem i tu sprawa była jasna. Natomiast Łukasz Podolski się z bramki nie cieszył, a teraz Romanczuk cieszył się z bramki, którą strzelił w Ukrainie. On podobno jakieś polskie korzenie ma, jakbyśmy tak poszukali korzeni, to każdy mógłby się doszukać korzeni do często jakichś nawet może i w odległych państwach. Natomiast no jest to historyczna chwila powiedziałbym i to jest pierwsze wydarzenie ze świata sportu, o którym chciałbym tutaj wspomnieć. Drugie, proszę to też zauważyłem, taki niezauważany w Polsce, bo chyba już nikt się teraz nie przyjmuje już w ogóle soft power, jakąś dyplomacją publiczną, to już w ogóle chyba nikogo absolutnie nie interesuje, czy w ogóle mam wrażenie, że nikogo nie interesuje świat zewnętrzny, dopóki ono sobie nie przypomina jak na granicy z Białorusią i też chyba nikt nie zauważył, mam wrażenie, tego niesamowitego tenisowego miksta o polskich korzeniach chociaż to mowa o Dezire Krawczyk, proszę Państwa, jej ojciec jest Polakiem, matka Filipinką, to jest taka fajna, ja jej nie znam oczywiście, ale daje się wrażenie bardzo fajnej, sympatycznej, uśmiechniętej dziewczyny, które jak spojrzymy na jej zdjęcia, to raz wygląda jak taka typowa Polka, a potem widać, że trochę ma widać, że i na Filipinach nikt by nie odróżnił, że na, jej od pozostałych jakby Mieszkańców czy mieszkanek tego kraju, czyli w zależności od tego, jak zapozuje do zdjęcia, to raz wygląda jak Polka, a raz jak Filipinka, to jest niesamowite. No, i ona pochodzi ze Stanów Zjednoczonych i gra w tym mikście razem z Nilem Słupskim, którego, który pochodzi z polskiej rodziny w UK. I wcześniej wygrali Wimbledon. Więc no, sięgnęli po tytuł Wielkiego Szlema w tenisie. No a teraz, w, kilka dni temu, po pasjonującej walce przegrali w finale Roland Garros, ale i tak brawo. A za chwilę, proszę Państwa, w finale Roland Garros wystąpi Iga Świątek. Nie wiadomo, czy po raz już chyba. Przepraszam. Będzie chyba i czwarte zwycięstwo w Roland tak? Dobrze liczę. E, czy trzecie już, nie wiem. E, ale niedzielmy dzielmy skórą o niezabitym e, niedźwiedziu, bo tam zmierzy się z, o, z Jasmine Paulini, która, jak się okazuje, e, mówi po polsku. Proszę Państwa, jej ojciec jest Włochem, e, e, Ugo Paulini, ale matka e, to, e, to, e, to Polka z Łodzi, a w Łodzi, w mieście Łodzi, mieszka babcia Barbara, która przygotowywała, no, z tego, co się dowiedziałem, znalazłem gdzieś w internecie ulubione potrawy, właśnie Jasmine Paolini, kiedy ta odwiedzała, odwiedzała miasto Łódź swoją babcię, ale ona ma też takie, jak widzicie Państwo, pewne domieszkę gdzieś tam tej krwi pozaeuropejskiej, powiedziałbym, bo jej dziadek właśnie Salomon Gardiner pochodzi z Gany, proszę Państwa, i mieszka mieszka w Danii. No ciekawy, ciekawy to jest miks. I ona ciekawie też mówi po polsku, więc tam udziela wywiadów. No a potem okazuje się, że w tenisie, gdziekolwiek nie stworzysz, to są jakieś osoby, które mają korzenie polskie albo polskie pochodzenie. Tak to się, proszę państwa, zrobiło. No i teraz, proszę państwa, okej, okay, żyjemy. Widać, że tu już w jakimś takim niesamowicie, proszę państwa. No, przyjaznym świecie, właśnie świecie bez granic, a to Taras Romańczuk, a to Mirosław Kloza, a to Lukas Podolski, on się teraz wrócił do Polski, odnosi tu sukcesy, Chociaż wychował się w Niemczech, bo jego rodzina się tam przeniosła. No to jest prawda niesamowite. I Polska jest krajem, który po prostu całkiem jeszcze nieźle się rozwija gospodarczo, który już jest w miarę zamożny. No jest po prostu, co tu dużo mówić, prawie że wspaniale można było powiedzieć. Tylko problem polega na tym, że to jest bardzo kruche, proszę Państwa. Jest to bardzo, bardzo kruche. I no, pytanie, jak to utrzymać? Dlaczego jest kruche? No bo Europa. Jako taka prawda jest zagrożona z kilku kierunków. No, po pierwsze jest zagrożona ze wschodu, i widzimy tą eskalację tego konfliktu. że On nie musi eskalować wiecznie, no, ale ten konflikt się tli i różne może mieć fazy i on się może roznać w pewnym momencie na część Europy, w pierwszej kolejności na Europę Wschodnią oczywiście, czyli na nas, na wschodnią flankę, na te wschodnie rubieża Unii Europejskiej. My Jesteśmy tu pierwsi w kolejce, my i Bałtowie. E, to jest jakby jedno zagrożenie. Drugie zagrożenie, które tu obserwujemy paradoksalnie też ze wschodu, to jest zagrożenie z globalnego południa. To jest ten napór ludności, Państwa, która będzie chciała się dostać do tej strefy dobrobytu, to nie ulega wątpliwości. Każdy chce się tutaj przenieść z, 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 czy może nie każda, ale bardzo wielu ludzi z tego globalnego południa. No i trzecie to jest wyzwanie z zachodu, proszę Państwa, bo reformowanie, przeprowadzanie tych społecznych zmian, utrzymywanie tego status quo, czy przeprowadzanie zmian, żeby to status quo, wygodny status quo, które Europa osiągnęła, nie, żeby je utrzymać. To jest zawsze delikatny proces i wielkie ryzyko. Zawsze też może, proszę Państwa, różne rzeczy mogą się wydarzyć. No i to jest kluczowa dekada, proszę Państwa. to jest kluczowa dekada. Myślę, że w przypadku tych zagrożeń ze wschodu i z zachodu to będzie pewnie może dekada, może to potrwa 10 lat. Mam wrażenie, że ten napór z południa to będzie trwał więcej niż dekadę, że to już jest, proszę Państwa, 21 wiek, że to jest nowa rzeczywistość i po prostu chyba... No nie wiem, no to chyba jest oczywiste. No, nie wiem, czy coś jeszcze musi wydarzyć, żebyśmy przestali o tym opowiadać, a zaczęli robić i zaczęli reagować. No i tak przyglądam się czasami tym głosom w debacie, że my nie możemy tego w Polsce rozwalić. Musimy to utrzymać. No ale to tak wie, wiecie Państwo, to tak można sobie mówić do kogoś, żeby utrzymał pół tony ciężaru. Tak? Ten ciężar po prostu jest tak ogromny, że nikt sam tego nie da rady udźwignąć. No to można się po prostu dopingować, dyskutować o tym, albo nie wiem, dopingować się różnego rodzaju okrzykami, że nie możemy tego zmarnować. Ja bym powiedział: róbmy co możemy, żeby tego nie, nie zmarnować, ale uśmiecham się, jak tak sobie czytam, że to w 100% od nas zależy, bo to są siły dużo potężniejsze, proszę Państwa, już wykraczające poza działanie jednego kraju. No i tak, uważam, że to jest trochę, będzie to wymagało pewnej umiejętności manewrowania, e, niż tam dopingowania się, że tu, jak w kampanii wrześniowej, nie oddamy ani guzika. A żeby manewrować dobrze, to trzeba dobrze rozpoznawać, mam wrażenie. A tu algorytm, moim zdaniem, po pierwsze, czasami mam wrażenie, że w ogóle źle rozpoznaje, a po drugie, w ogóle jakby odcięty został e, łańcuch przepływu, jakby określa klasyk ale łańcuch przepływu od diagnozy, czasami nawet e, poprawnej. Bo przecież nie jesteśmy debilami jako społeczeństwo, więc poprawnie rozumiemy, ale potem i tak okazuje się, że, że nie ma, że łańcuch przepływu został zablokowany i to się nie przekłada na jakieś żadne działania, tylko na kolejne oświadczenia, konferencje, tam debaty i tak dalej. Więc to jakby wydaje mi się, że można. Ale nawet jak to zostanie usprawnione, to moim zdaniem to są po prostu problemy globalne, bo to jest napływ z globalnego południa, to jest inwazja. Jakby na Rosję, za którą stoi tak naprawdę kreowanie, zniszczenie tego ładu, który istniał. To już nawet nie tylko chodzi o Ukrainę, ale nas to dotyka znaczy konsekwencje tego. No i sama Unia Europejska, która również będzie się zmieniać i to w różnych kierunkach może pójść. No dobrze, proszę Państwa, bardzo proszę jeszcze o certyfikat Człowieczeństwa 4.0. Wszystko to, co kojarzy Wam się z Ziemią, wszystko to, co kojarzy Wam się z Ziemią i z żywiołem Ziemi, to jest prośba o komentarz, prośba jeszcze o wsparcie, jeżeli możecie. To będę wam wdzięczny, bo trochę mi brakuje do osiągnięcia tego minimalnego pułapu, który zapewnia mi nie tylko radość i uśmiech na mojej twarzy, mimo tych czasami tragicznych wydarzeń, które gdzieś tam trzeba kulturalnie skomentować, ale, ale zapewnia mi też swobodę pełną działania, i to za to Państwu jestem bardzo wdzięczny. Będę trochę wdzięczny, będę wdzięczny za trochę jeszcze więcej tego wsparcia, które da nam tą pewność i pozwoli planować, a nie działać reaktywnie, co jak widzimy jest z morą. W naszej rzeczywistości. Eee, dziękuję bardzo. Eee, mówił do Was samozwańczy sługa cyfrowej, Siczy, samozwańczy mistrz banału, przedstawiciel nowej klasy społecznej w XXI wieku, a więc cyfrowego proletariatu, jeden z ostatnich Mohikanów zasuwu, kultury zasuwu, emerytowany ekspert o wąskich horyzontach, realizujący marzenie europejskie, młodzież, być byciu YouTuberem. Wielki loser, wielki przegryw w świecie internetu, ale także nieprzyjednany orędownik niepodległości umysłowej Polski w XXI wieku. Ehm, proszę Państwa, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy wspierają cyfrową SICZ, czyli Geopolityczny Stand-up z dala od powagi świata realu i mainstreamu, ehm, bo jedyne co się liczy to szacunek ludzi cyfrowej SICZ. Kłaniam się, pozdrawiam, wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że do zobaczenia wkrótce.